6 stycznia w Kościele Katolickim obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to również dzień wspomnienia świętego Karola z Secy, zakonnika. Karol urodził się 19 października 1613 roku w Secy, w pobliżu Rzymu, w wiejskiej, ubogiej, pobożnej rodzinie. W czasie kanonizacji papież Jan XXIII opisywał jego życie. Urodzony w skromnej miejscowości, już od lat dziecięcych był zmuszony zarabiać pracą na roli, na chleb codzienny. Takim jaśniał blaskiem niewinności, że już jako chłopiec pociągał ku sobie pasterzy i rolników, których zachęcał, czy to swoim przykładem, czy też pobożnymi opowiadaniami o Jezusie Chrystusie, o czynach świętych pańskich dokonywanych przez nich na ziemi, czy wreszcie wygłaszając z dobrocią i prostotą napomnienia do życia chrześcijańskiego. A taką pałał miłością do Boga i do biednych, że niczego tak bardzo nie pragnął, jak tylko tego, aby oddać się modlitwie i rozmyślaniu, a potrzebującemu dopomóc wedle swojej możliwości. Kwiat czystości, który od młodości poświęcił Najświętszej Dziewicy Maryi, otoczył cierniami pokuty, strzegł z wielką bojaźnią i niezmazany dochował do końca. Aby zaś nie tylko powstrzymać się od rzeczy niedozwolonych i niebezpieczeństw rozkoszy, lecz także by wynagrodzić Panu Bogu za zbrodnie ludzkie, wyniszczał ciało swoje postami i dręczył biczowaniem. Mimo to zawsze do wszystkich odnosił się pełen najwyższej przychylności, radości i niebiańskiego wesela i kogo tylko mógł, pocieszał według swej możliwości słowem lub czynem. Wreszcie przyjęty do zakonu świętego Franciszka, czego tak bardzo pragnął, codziennie czynił postępy w gruntowaniu chrześcijańskich cnót, toteż z pomocą łaski Bożej doszedł do ewangelicznej doskonałości życia. Spostrzegano więc, że do tego stopnia anielskie niż ziemskie prowadził życie, iż nie tylko współbraciom, lecz także swoim przełożonym służył za doskonały wzór. A miłość, którą od młodości żywił do Boga i do ludzi, z wiekiem wzrastała tak gorliwie, że poprosił swoich przełożonych, aby pozwolili mu udać się do krajów pogańskich, by tam nie tylko swoje siły poświęcić dla zdobywania braci, ale także, jakby zaszła tego potrzeba, przelać swoją krew, byle tylko sprowadzić ich do wiary katolickiej i poprawy obyczajów. Darzył szczególną czcią boskiego Zbawcę, ukrytego pod eucharystycznymi postaciami. Dlatego, ile miał wolnego czasu, z rozkoszą swej duszy trwał na adoracji u stóp tabernakulum, modlitwie i bogomyślności. Dla tej gorliwej miłości pewnego dnia, jak głosi podanie, stał się godnym daru niebieskiego. Otóż, kiedy w jednym z kościołów rzymskich, adorując podczas wystawienia Najświętszy Sakrament, cały zapłonął gorącą miłością ku Najświętszej Hostii i zobaczył, jak jasny płomień wydobywający się z niej ugodził go w serce, bijące miłością i zranił je jakby strzałą. Od tego dnia mógł powtarzać słowa świętego Pawła: dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Pragnę odejść, aby być z Chrystusem. Co też wkrótce się stało, a mianowicie 26 stycznia 1670 roku. Pochowano go w kościele świętego Franciszka w Rzymie. Beatyfikował go papież Leon XIII w 1882 roku, a kanonizował papież święty Jan XXIII 12 kwietnia 1959 roku. Święty Karol uczy nas umiłowania milczenia, pokory, ukrycia się przed światem i ukochania Kościoła oraz szczególnej miłości do Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Karol wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw przez Jego wstawiennictwo, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,